Cześć Kuba, witam serdecznie. Cześć, cześć. Jakiś czas temu uczestniczyłeś w mojej Akademii Matematyki. Powiedz proszę na początku, skąd się dowiedziałeś o tej Akademii? Dowiedziałem się o tobie i dostałem polecenie od swojego bliskiego kolegi z klasy, po prostu w liceum. A jak był powód tego, że szukałeś pomocy w matematyce? Bardzo prosty, po prostu, znaczy najprościej we świecie, tak jak bardzo dużo osób, miałem problemy z matmą, tam takiej ogólnej natury, wiesz, nie rozumiałem niektórych rzeczy, niektórych rzeczy ten mój nauczyciel też nie potrafił wytłumaczyć w taki sposób, który ja bym zrozumiał, no i po prostu doszedłem do wniosku, że potrzebuję kogoś takiego jak ty, żeby nie mieć po prostu problemu z matematyką pod koniec roku. To tak, jak już zacząłeś o tym mówić, podsumuj generalnie, jakie było tempo, sposób prowadzenia, sposób przekazywania, jak to odebrałeś, jak ci się to podobało? Słuchaj, mnie zajęcia z tobą się bardzo przypadły do gustu. Tempo pracy było odpowiednie. Powiedziałbym, że narzucałeś czasem nawet takie bardzo szybkie, co jest bardzo fajnym w mojej opinii, bo po prostu musisz się skupić, żeby nadążyć za tym całym tokiem myślowym i tak się no, nie rozlewasz. Właśnie z jakiego poziomu mniej więcej na pewnych maturach zaczynałeś? Jaki to był mniej więcej poziom? O, teraz mi żeś zadał pytanie, ale mam wrażenie, że maks, jaki miałem na próbnych maturach, to była około połowy, a z racji, że z tobą zacząłem tam pracować i jakby no pozbyliśmy się tych błędów, które notorycznie powtarzałem, to mój wynik był tam, teraz nie pamiętam z ręką na sercu, ale gdzieś powyżej 80. W takim razie, Kuba, serdecznie dziękuję za udzielony wywiad, za poświęcony czas. Życzę ci powodzenia na studiach. Trzymaj się, pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Cześć.